Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska. Co łączy warzywa na talerzu z błaznem? Bartku, nie dłub widelcem w talerzu, tylko zacznij jeść. Nie lubię broków. I kapusty, selera, marchewki. Tak, wiem. Z warzyw to najchętniej frytki lub chipsy. Jedz, cztery brokuły ci nie zaszkodzą. Dziadku, zobacz, jakie Bartek robi miny. No po prostu jak klaun w cyrku. Jak patrzę tak na ciebie, chłopcze, to tylko jedna myśl się nasuwa. Zygmunt Stary. A kto to taki? Król z dynastii Jagiellonów. Dlaczego on? Po pierwsze, jego żona, królowa Bona, z pochodzenia włoska, sprowadziła do Polski wiele różnych warzyw. Stąd potocznie nazywa się je włoszczyzną. A po drugie? Skąd wiesz, że jest drugie? Bartek, skoro jest pierwsze, musi być i drugie. Spryciula. A po drugie, przypomina mi się Stańczyk, jeden z dworzan króla. A on kim niby był? Stańczyk był znanym... lekarzem! Nie zgadłaś, Zosiu. Pewnie znowu jakiś rycerz. Niestety, Bartku, nie tym razem. To kim? Był... Stańczyk był... błaznem. Błazem, błazem! Zosiu, jeszcze nie skończyłem. Owszem, Stańczyk był trefnisiem, ale niezwykle inteligentnym. No i co, Zośka? Założę się, że warzyw też nie lubił. Nie wiem, ale jak chcecie, możemy spróbować się dowiedzieć. Tak, tak, prosimy! Był rok 1525, wczesny ranek 10 kwietnia. Na rynku głównym w Krakowie pojawił się orszak królewski. W towarzystwie odświętnie ubranych książąt, senatorów i dworzan przybywa król Zygmunt. Niech żyje król! Niech żyje Zygmunt! Niech żyje król! Niech żyje Zygmunt! W ślad za królem podąża królowa Bona z dziećmi oraz damy ze znamienitych rodów. Dziadku, ale po co to wszystko? Zosiu, zaraz wszystkiego się dowiesz. Król zasiada na tronie, a u jego stóp przykuca mocno zadumany Stańczyk. Ten błazen? Ten sam. Dlaczego się smucił? Błazen powinien być wesoły. Myślę, że martwił się o losy Polski. Działo się coś złego? O ile wiem, to nie. Aczkolwiek Stańczyk znany był z tego, że nie ufał żadnym rozejmom czy układom. Już wiem! Oni przyszli coś świętować. Można tak powiedzieć. A co? Hołd pruski. Że co? A widzisz, mądralo, jakbyś nie przerywała, to może już byś wiedziała. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Na czym to ja skończyłem? Jak król usiadł na tronie. A tak. Kiedy król zasiadł na tronie, wpierw pojawili się posłańcy księcia Albrechta, a zaraz po nich we własnej osobie sam książę Albrecht Hohenzollern. A... Uprzedzając twoje kolejne pytanie, Zosiu, książę Albrecht był wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Tego od Grunwaldu i historii o Janciu? Dokładnie. A wracając do opowieści. Książę przyklęknął i złożył przysięgę następującej treści. Ja, Albrecht, przyrzekam i ślubuję najjaśniejszemu władcy i panu Zygmuntowi, królowi Polski, wielkiemu księciu Litwy, Rusi i ziem pruskich, że jako wasal korony polskiej będę wierny i posłuszny, bronił ją będę od zła i o dobro się starał. Tak mi dopomóż Boże i święta Jego Ewangelio. Potem król Zygmunt Stary pasował księcia na rycerza i podarował mu złoty łańcuch. Koniec. Wszystko jest dla was jasne? Bo ja to chyba się troszeczkę pogubiłam. Czego, Zosiu, nie zrozumiałaś? Co to jest ten hołd? Hołd to uroczyste złożenie obietnicy posłuszeństwa przez jednego władcę drugiemu władcy.
czyli że... Zośka, przecież to proste. Od tej chwili książę, a... Albrecht? Właśnie. Musiał słuchać naszego króla Zygmunta. I tylko o to chodziło? Aż o to, Zosiu. Przypominacie sobie, słyszeliście wcześniej bicie dzwonu, tak? Mhm. Strasznie głośny. To wyjątkowy dzwon. Jeden z największych w Polsce. Wisi w katedrze wawelskiej i został nazwany Zygmunt. Jak król. Otóż to. Do końca nie wiadomo, ale ponoć król kazał odlać go z armat zdobytych w walce z krzyżakami. Wow! Jeśli dzwon jest taki duży, to tych armat musiało być sporo. Z pewnością. A co ciekawe, dzwoni wyłącznie w święta i przy specjalnych okazjach. Czyli to było, dziadku, ważne wydarzenie? Bardzo ważne, Zosiu. Zakon krzyżacki został wtedy raz na zawsze rozwiązany, a w jego miejsce powstało państwo zwane Prusami. Dlatego hołd pruski. No tak, ale ten cały hołd nie odpowiada na moje pytanie. Czy Stańczyk lubił warzywa? Racja. Poszukajmy więc odpowiedzi w komnacie tronowej na Zamku Królewskim. I pewnie ja mam być Stańczykiem. Niekoniecznie. Będziesz królem, a ty, Zosiu, królową Boną. Zygmuncie, dalej tak być nie może! Wasza królewska mość, cóż was tak trapi? Nie po to. Przywiozłam z ziemi włoskiej warzywa, by lud twój nimi gardził. Po czym wnosisz to, Bono? Skoro twój dwór ich unika, jakiż to przykład dla reszty? Bo to wybór raczej mdławy. Z mięsi w przejść na rzucie trawy. Milcz, królu, każ mu milczeć. Błaźnie. Gdy królowa cała w nerwach, w mig wychodzi włoska werwa. Stańczyku, proszę. Orlim wzrokiem Bona dybie, Stańczyk wnet podobny rybie. Wasza królewska mość, jesteś pani kobietą uczoną i wiele dobra uczyniłaś dla tego kraju. O królu! Wystarczy wyjrzeć na dziedziniec. Zamek piękny jak nigdy, komnaty dziełami wypełnione. Wiele by wymieniać i za to wszystko wielkie podziękowania i szacunek ci się należą. Zygmuncie! I za to wszystko możesz pani prosić o różne przywileje, ale tego uczynić nie mogę. Co? Nie mogę nakazać ludowi mięsiwa, kaszy i chleba zastąpić zieleniną. Tego uczynić nie mogę. Król nasz twardy niczym skała, nie skruszy go skarga mała. Ależ król mój najdroższy, dokonanie owe to zasługa twoja. Rozumiem, skoro wola twoja taka niech będzie. Niech syn twój dorasta. Bona w środkach nie przebiera, oj, jak nic będzie afera. Królowo, cenię rady twoje i uznanie, lecz proszę syna naszego nie mieszaj w sprawy rangi błahej. Nie przystoi to następcy tronu. Ależ... Pani wystarczy. Kiedy przyszłaś z prośbą, by syna naszego koronować, mimo sprzeciwu szlachty, zgodziłem się. Królu! Kiedy przyszłaś z prośbą o dukaty na rozwój kultury, sztuki czy rozbudowę miast, mimo sprzeciwu szlachty, otwierałem skarbiec. Zygmuncie! Przychylam się do większości twych próśb i pewnie nadal będę, ale tym razem mówię... Tak! Nie! Jakiż to nasz król wspaniały, za ten sprzeciw godzien chwały! Czyli, dziadku, sprawa jasna. Stańczyk nie lubił warzyw. Wysoce prawdopodobne, Bartku. Ale to, że ich nie lubił, nie znaczy, że ich nie jadł. Jak to? Bona tak łatwo nie zrezygnowała i różnymi sposobami dążyła do celu. A ponieważ warzywa są smaczne i zdrowe, wierzę, że z czasem i Stańczyk, i cały naród je polubił. Tego nie możesz być pewien, dziadku. Mogę. Gdyby było inaczej, nie byłoby dzisiaj w naszej tradycyjnej polskiej kuchni tak wielu wspaniałych potraw z warzyw. Na zdrowie, Zosiu.